Hej, z tej strony Ewelina, witam Was w kolejnym odcinku. Moi drodzy, dzisiaj otworzymy sobie trzy legendarne skrzynki. Polujemy na tylko jednego Sparkiego, bo brakuje mi tylko jednej karty, żeby wymaksować Sparkiego. Więc tutaj, w tych dwóch skrzynkach, może być ten Sparki, albo może być też Sparki tutaj, w tej ścieżce. W drodze do 6000. Także trzymajcie kciuki mocno, mocno, mocno. Zanim przejdziemy do całego otwierania, to standardowo chciałam pozdrowić osoby, które zostawiły komentarz i lajka. Także zachęcam Was do tego. Będę o tym trąbić 150 tysięcy razy w odcinku. A więc zaczynamy pozdrowienia. Pozdrawiam Yang Long, Dominik Sondel, Krecik, Cezar K, Team Parkour FM, Asiolo, Radek XD2, Patryk C, Profanek, o kurde, ile Radek napisał komentarzy, wow, Rudolfik Konfitura, ciekawy nick, Damianosek Prosek, Kamilczek YouTube, Dawid Malesza, Bulbozaur, wow, i Dark Phoenix. Także pozdrawiam Was, chłopaki, naprawdę macie ciekawe niki czasami, ja aż w głębi duszy cały czas się z tego śmieję. Okej, zanim zaczniemy sobie do grania arenki i pokazania całego deku, którym będę grać, bo naprawdę może być dla Was zaskoczeniem, czym będę grać, chociaż mówiłam to w poprzednim odcinku, ale pewnie nie wszyscy oglądali do końca, ale dobra. To jest ten moment, w którym otwieramy legendarną skrzynkę. Jedną z legendarnych skrzyń. Uwaga, czy tutaj wypadnie Sparki? Polujemy też również na Lumberjacka, więc wow! No i wygraliśmy, bo trafiliśmy Lumberjacka. To jest spoko. Mamy jeszcze dwie skrzynki, w których 7 razy możemy każdą z nich skipować. Więc, moi drodzy, na pewno wymaksujemy. Oby to się nam udało. A teraz zagram sobie tym deckiem. Jest Hawk, jest Giant Skeleton. Jest rakieta. Dek kosztuje 3,8. Będę nim grać pierwszy raz. Jak mi pójdzie? Nie wiem. Prawdopodobnie spadniemy z 5900, ale to naprawdę nie jest ważne. Bo najważniejsze w tym odcinku jest to, żeby wymaksować Sparkiego. Co się będzie działo później, to nie jest ważne. A więc lecimy, moi drodzy. A potem otwieramy sobie dwie legendarne skrzynki. Uwaga. Zobaczymy. Nie grałam chyba 4 dni areny, więc może być ciekawie. Może zacznę sobie Hawkiem i połączę je z tymi szkielecikami za jeden. Zobaczymy, co z tego wyniknie. O kurde! Ma tornado, tak? Boję się. I również ma Hoga. Więc to będzie taka walka na hogi. Może być ciekawie. Szczerze Wam powiem, że boję się bardzo. Wystartuję teraz z Giant Skeletonem. I zobaczymy, czy ma coś do obrony. Typu jakaś Tesla. Ale... O kurde! Ma mini pekkę. I to już mi się nie podoba. Bardzo mi się to nie podoba. I obawiam się, że my to przegramy. Ale, moi drodzy, mówi się trudno. Ja nie jestem specjalistką od takich deków. O kurde. I znowu poleci Hawk. Powiem Wam, że on gra... Ale zepsułam tornado! I ten błąd, wiecie, że on będzie kosztował słono. My się teraz rozpaczemy, no bo tyle nam zostało tak naprawdę. O Jezus, a ja jak paralityk rzucam tym tornadem, ale dobra. Mówicie trudno, proszę Was, nie hejtujcie w komentarzu moją grę tornadem, bo naprawdę ja wiem, że ona jest mistrzowska, wiem, ale serio. Nawet na live takie robię triki tym tornadem, więc myślę, że możecie się czegoś nauczyć ode mnie. Nie no, żartuję. O kurde, on fajną ma taktykę na odciąganie moich, kurde. O nie, on też ma eksę. Przydałby mi się tutaj w ogóle zap, co nie? Ale oczywiście nie mam zapa.
No i przegramy to, no i to jest taka męka, bo wiadomo, że on gra lepiej tym deckiem. Obawiam się, że on ma tam pewnie jeszcze pekkę do tego. Dużą, że on ma dwie pekki w tym deku, tak mi się coś wydaje. Ale zobaczcie sobie, jak on pięknie odciąga mi tego Jump Skeletona. Pięknie to zrobił, chociaż teraz może popełnił błąd. No chyba, że za chwilę mi wypuści drugiego Ice Golema, to wtedy będzie naprawdę śmiesznie. Już jest taka lipa. Idą dwa Giant Skeletony, ale co z tego, skoro już jest przegrana. Przegrana, przegrana, bang! Już można powiedzieć good game. Można się rozpłakać! Można się rozpłakać. No dobra, gościu, kończysz mnie, bo kurde... Ja muszę odpuścić, bo i tak on wygrał. Zobaczymy sobie, jak pójdzie mi druga walka. Boję się, naprawdę boję się. Ale zanim otworzymy sobie skrzyneczkę, to... To znaczy, chodzi mi o to, że zanim zagramy sobie arenę, to otworzymy sobie jedną skrzynkę. Także naprawdę trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki za Sparkiego! Sparki w pierwszym! Moi drodzy, to będziemy w dzisiejszym odcinku maksować Sparkiego. Ja się mega, 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 mega cieszę, naprawdę. Wow, dobra, lecimy na arenę. I potem będziemy polować na Lumberjacka. A następnie będziemy maksować Sparkiego, więc naprawdę ten odcinek będzie taki pół szczęśliwy, a pół taki pechowy. Pechowy ze względu na to, wiadomo, że ta arenka no nie idzie, no ale no naprawdę to nie jest ważne. Sorry, że tak mlaskam, ale ja po prostu chyba nie umiem bez tego żyć. Tak mi się wydaje, że człowiek bez mlaskania, taki jak ja, to nie potrafi funkcjonować. Dobra, ściągnę sobie tego Baby Dragona. Proszę cię. Nie! Kurde mać! O kurde. To teraz będzie ciekawie. Będzie ciekawie, chodź tutaj Pekko, chodź. Pięknie, jak ten Exe teraz po tym buffie, powiem wam, to pięknie skosił tą naszą Pekkę, co nie? O kurde, ale bandytka tam zrobiła niezłego zamieszania. To jest chociaż jeden plus. Użyję sobie loga. Ściągniemy sobie. Kurde, no nie będę ryzykować tym tornadem, bo serio, wiecie, jak to się może skończyć. Ale tamta walka, musicie o niej zapomnieć. To tornado wyrzucone w świat. No, trudno. Uwaga. Ciupekkę. Ja muszę trochę tego eliksiru jednak przytrzymać, bo inaczej będą jajca. Ok, wypuszczę Hoga. Hoga wypuścimy sobie. Hog na spokojnie to obije, więc nawet nie musimy się martwić o to, że się mu nie uda. O kurde. Powiem wam, że ten mega minion wkurza. Kurza strasznie. A, czyli nasz kolega po prostu sobie już na drugą stronę jedzie. Ja myślałam, że ten Giant Skeleton skupi uwagę tego Baby Dragona, ale no niestety nie udało się. Ale powiem wam, że i tak jest plus, bo dostało 40 sekund na to, żeby po prostu wygrać. Ja sobie ściągnę do tej bomby. O Jezu, niestety nie udało się to z Valkyrią. Ale... wyrzucimy rakietę w takim razie. Zrobimy coś takiego. Będziemy się bronić. 17 sekund. Proszę cię, Ewelina. Proszę cię, żeby nie było dogrywki, bo naprawdę będzie śmiesznie. 9, 8, 7 i wygraliśmy, moi drodzy. Wow! Wygraliśmy drugą walkę. Cieszę się bardzo. Cieszę się bardzo, bardzo, bardzo. I lecimy do openingu trzeciej, ostatniej skrzyneczki. I oczywiście polujemy na Lumberjacka. Mam nadzieję, że nam się to uda. Uwaga, jaka legenda wypadnie? Lumberjack! Ej, ale zobaczcie sobie! My naprawdę mega farta!
mamy mega, mega, mega farta. Dwa lumberjacki i jeden sparki. No, nawet nie trzeba skipować. Nice. I jeszcze raz zagramy sobie jedną walkę na arenie. Nie wiem, dlaczego pokazuję dwa palce. Jedną walkę. I potem maksujemy sparkiego. Uwaga. To będzie normalnie kozak odcinek. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale to wszystko zależy od was, czy wam się to po prostu spodoba ten odcinek, czy nie. Zacznę sobie eksę, chociaż to tak nie powinnam robić. Kurde, co tak teraz wszędzie są te darki? Co walkę? Darek tu, darek tam, darek tu i tam. Dobra, wypuszczę sobie Hoga od lewej. O kurde, o kurde, o kurde. Jest Magic Archer. Magic Archer, Magic Archer ma, powiem wam, strasznie długi zasięg, jeżeli on strzela, naprawdę, bo on potrafi zza mostku trafiać w naszą wieżę, więc naprawdę kosa. Kosa ten Magic Archer. Kto ma Magic Archera na max levelu, niech daje znać. Znowu jest Pekka. Znowu jest Pekka. Co oni tak wszyscy z tą Pekką mają? Dobra, ale... Wow, 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 pięknie. Ciekawe, czy odciągnie znowu... A dobra, też ma bandytkę. No to luzik, arbuzik. Zobaczmy, czy ten Eksa leci, czy raczej... Dobra, ściągnął tym ramem. Ramem ściągnął tego naszego Eksa, niestety. Dobra, użyjemy Loga. Bang, 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 bang. Lecimy z Hogiem, takim gołym Hogiem. Polecimy na jego wieżę. O kurde, dobra. Nasz kolega ma Electro Wizarda. Czyli on ma ten taki klasyczny deck z ramem, tylko po prostu zamiast takiej jednej karty, albo w sumie dwóch kart, to sobie dodało Magic Archera i właśnie tego Darka. To nieźle. To nieźle. Bardzo mi się to naprawdę podoba. No i to było kozackie ściągnięcie tornadem naszych dwóch kolegów. Powiem wam, że spoko, 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 spoko. Cieszę się bardzo, że w końcu nam się coś udało zagrać tym tornadem na odcinku, bo jak wiecie, ja jak rzucam tornado, to są zazwyczaj mega, mega fejle. To jest fail za failem. Okej, lecimy, lecimy, lecimy. O kurde, postawił Pekkę. Czy uderzy ten Hog? Uderzył chociaż raz. W ogóle tu by się przydał, no nie? Tu by się przydało do tornado. Ale niestety. Widzicie, jak ten Magic Archer ja pierdzielę. O kurde, co teraz? Co teraz? Ściągamy to wszystko tornadem. O nie, o nie, o nie, o nie, 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 nie. O kurde, teraz się troszeczkę pogubiliśmy. Pogubiliśmy się, chyba to przegramy, a raczej na pewno to przegramy. Kurde, powiem wam. O Jezus, o Jezus, o Jezus. Dobra, przegraliśmy to, ale to było do ugrania, tylko ja nie wiem, co ja tam pod koniec zrobiłam tego meczu. Okej, moi drodzy, przyszedł ten czas, w którym to... Jezus, ale się plątam chyba z tego podekscytowania, wam powiem. Przyszedł czas, żeby wymaksować Sparkiego. Tak, moi drodzy, udało się. Udało się! Lecimy! 100 tysięcy golda i Sparki max, max level. Od razu możemy sobie zrobić go na złoto. Bang! I mamy złotego Sparkiego. I zagramy sobie na pewno nim na odcinku, tylko musicie mi podać jakiś fajny deck ze Sparkiem. Proszę was, piszcie w komentarzu jakiś fajny deck ze Sparkiem. Tylko wiecie, żeby był antylawa, antypekka, żeby mi się udało coś w ogóle wygrać. Także ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Piona, buziaki, bajo!